Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik, no niestety nie jest z rybami, nie jest z nadwody, ale oczywiście wędkarski. Następny filmik będzie z nadwody, będzie z rybami, będzie z wyprawy wędkarskiej. W tym filmiku pokażemy Wam, jak się pakujemy na 3-4 dniową zasiadkę. Od niedzieli do środy, w tym filmie właśnie widzicie w środę, jesteśmy na ekofarmie żalechów. W sumie to będziemy jutro wyjeżdżać, dzisiaj jest sobota, gdy nagrywam. A więc pokażemy, jak się pakujemy, co za sobą zabieramy, jak będziemy łowić. Zobaczycie po prostu, jak się pakujemy. No i nawet nie będziemy robić cięcia, bo dzisiaj rano składałem zestawy. Tutaj są moje wędki, zaraz wyostrzymy. Ekofarma słynie z tego, że jest dużo racicznic, czyli takich ślimaczków, które przecinają żyłkę, nawet grube żyłki przecinają, więc do każdego zestawu dałem strzałówkę. Tej strzałówki nie wiem, tutaj zobaczycie, strzałówkę to jest to 0,70. Tu na przykład mamy zestaw na Suma. Jest tu ciężarek 180 gram, przypon. Przypon będzie zmieniony, bo jest to stalka, ale haczyk zostanie. Kolejny zestaw jest to klasyczny zestaw z takim fajnym przyponem. Tutaj też oczywiście musi być strzałówka. Mamy taki przypon, no niby kamuflażowy, maskujący nasz zestaw. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Tu też będzie wywózka, więc ciężarek 180 gram. Dalej, kolejna wędka, kolejny zestaw jest na metodę. Duża metoda, mega metoda, więc podkarpia. No i następny zestaw czeka do zrobienia, czyli zestaw taki zapasowy, czwarty. Czeka do zrobienia już nasza strzałówka. Ja tu mam Prologic Bulldozer. Została nawinięta. Tylko trzeba będzie zestaw wykonać. Nie robimy cięcia, lecimy dalej, może mało profesjonalnie, ale lecimy dalej, robimy to na jednym ujęciu na razie. Byłem dzisiaj w mieście, udałem się do kilku sklepów wykonać zakupy, no i jak widzicie, wyróżniają się tutaj baterie. Kupiłem baterie, bo tych baterii ostatnio mi brakuje. Kupiłem baterie do sygnalizatorów brań, trzy baterie. Kupiłem właśnie trzy baterie do sygnałków, kupiłem baterie do latarek między innymi, bo już latarki słabo mi działają, oraz baterie do centralek, no i do kilku innych rzeczy, ważny element na rybach. Dwa kleje super glue muszę skleić podbierak, bo nam się trochę rozwalił, haczyki do bocznego troku, może na boczny trok porzucamy, no i dwa koszyki do mega metody, jeden normalnie będzie mi potrzebny do tego zestawu, który przed chwilą pokazywałem, a drugi będzie zapasowy. Takie mini zakupy zrobiliśmy. Z Sylwestra i z innej imprezy zostało mi trochę pirotechniki. Wiecie albo nie wiecie, ja też lubię pirotechnikę, między innymi kiedyś się tam bardzo interesowałem fajerwerkami, petardami, tego typu rzeczami, no i nadal mi to zostało, jedno z moich kilku takich mini zainteresowań, więc zabieramy to ze sobą, jeśli ktoś złowi jakąś życiówkę swoją, pobije, no to jakoś to uczcimy. Oraz kulki, które zabieramy ze sobą. Zabieram ze sobą kilogram pomarańczy, tutaj kulka pomarańcza, wszystkie te kulki są przez nas robione. Pomarańcza, kokos, truskawka, czyli trzy owocowe, które tam się dobrze spisują. Oraz tutaj mamy śmierdziuchy, których nie widzicie, bo opakowanie zasłania. Szprotka oraz ślimak. Tu mamy pistolet do kulek, lecimy dalej. Tu jeszcze nam kulki bananowe się suszą. One już są wyparowane. Teraz tylko się suszą, no i też była taka sytuacja, że ktoś nam ostatnio zarzucił w jakichś komentarzach, że my kulek nie robimy, tylko tam ściągamy z Holandii, czy tam coś takiego i przepakowujemy. No niestety z tym mitem się rozprawiamy, my tutaj wszystkie te kulki sami robimy. No i, bo ktoś mówił, że nasze kulki wyglądają podobnie jak kulki innych firm. No słuchajcie, to nie są woblery, że każdy będzie inny, że no, każde rękodzieło jest inne, to są kulki proteinowe, większość tych kulek będzie wyglądało podobnie. Składy mogą być inne, no ale żółty jest żółtym kolorem. Ogólnie wiele firm ma podobne kulki do siebie. Niektórzy mają, owszem, te same z Holandii, ale niektórzy samemu to wszystko produkują. U nas tak samo jest, czasami się wypusty różnią. U nas akurat często wypust kulek się różni, czasami ślimak jest niebieski, czasami zielony, czasami ciemny. Z tego względu, że skład czasami jest lekko zmieniany, czasami jest jednego dodatku więcej, czasami jednego dodatku mniej, czasami się sypnie więcej barwnika, czasami się mniej sypnie barwnika, a ten barwnik jest naprawdę kluczową rzeczą. Jeśli produkujemy kulki na przykład, nie wiem, po 100-200 kg dziennie, no to inaczej to wygląda. Jeśli my produkujemy potem po 5-10 kg dziennie, no to wiadomo, że te kulki co wypust mogą się lekko różnić. No więc ten mit chciałem zażegnać, tutaj wszystko co dzień pracujemy, co dzień sami robimy. Lecimy dalej. Teraz będzie cięcie. Jeśli chodzi o zanęty, zabieram tylko ze sobą 2 kg na te 3-4 dni, uniwersalny kilogram oraz karp amur. Zanęta posłuży do łowienia drobnicy na spławik na przykład.
czy ewentualnie do koszyka, do fidera, jak i do karpiówek, do wsadzenia zanęty na koszyk z mega metody. Bo my używamy zanęty zamiast peletu. I to też jest skuteczna sprawa. Przygotowania trwają pełną parą. Wczoraj i przedwczoraj wieczorem, gdy sobie oglądałem YouTube, m.in. filmiki wędkarskie, to w tym czasie sobie robiłem przypony, no i tych przyponów trochę wykonałem. Przypony, no bardzo ważna rzecz nad wodą, aby ich nie robić od razu na miejscu, by nie marnować czasu nad wodą, no to sobie wcześniej wykonałem. I mamy różnego rodzaju przypony, tutaj są akurat z pozycjonerami, takie dłuższe typowo pod karpiówki, pozostałe karpiowe, tutaj mamy do metody, nie tylko, niektóre z tych przyponów są takie starsze, czyli gorszej na przykład jakości, a niektóre są troszkę lepszej. Biorę ze sobą dwie takie skrzyneczki, w których mam różne akcesoria, no i może zaczniemy od tej skrzynki. Oczywiście do nakładania na gumkę przynęt, tylko mi taka tutaj gumka wypadła, muszę ją wsadzić. Zabieram ze sobą masę koszyczków, nigdy nie wiadomo co będzie nad wodą, tym bardziej jak się na kilka dni jedzie. Tutaj jest do białych robaków, tam jest taki banjo, różne koszyczki do metody, sprężyny, masę zapasowych rzeczy, foremki, ciężarki, które sam wykonałem, z kamienia, tak prowizorycznie trochę, no ale są, waga, tam dalej stopery, igła oczywiście do kulek. Tutaj takie elementy pod żywca i nie tylko, ledkory, koszyki do metody, różnego rodzaju przypony wraz z prawie całymi gotowymi zestawami, haczyki na spławik takie mniejsze, ciężarki oraz masa innego sprzętu. Tutaj mam haczyki, kotwiczki, tam nawet świetlik gdzieś jest, spławiki na żywca, kotwice, też własnoręcznie wykonany ciężarek z kamienia. No i masa innych ceregieli. Zepteczki z pasata, podpierdzieliłem nożyczki, które są no bardzo ostre.